Hej, z tej strony San i witam was ponownie w PoE. Udało nam się dojść do aktu drugiego, musimy przedostać się do obozu przez dżunglę. No, nie będzie to łatwe zadanie. Po drodze wpadniemy na masę mobów, kilka bossów zabijemy, ale ostatecznie damy radę. Zrobię kilka zombie. Cholerne małpy, są ich setki. Nienawidzę ich. Na szczęście Firestorm dobrze je czyści. I zombiaki też powinny dać sobie radę z tymi małymi małpami. O, kolejny level. Który to już 15. Mamy też takie dziwne węże, które zadają obrażenia od chaosu. Również są bardzo niebezpieczne. Na szczęście, na normalnym poziomie trudności nie zadają takich chorych obrażeń. Nie mamy zmniejszonych rezistów na wszystko. Dopiero na późniejszych poziomach, Cruel i Merciless, te węże stają się takie śmiercionośne, że naprawdę trzeba na nie uważać. Zbierzmy trochę małp, żeby tak nie zabijać po jednej małej grupie. Zabawne jest to, że te większe małpy przywołują mniejsze z drzew, więc teoretycznie możemy je zabijać w nieskończoność. Jest pierwszy boss. Niestety nic nie dropnął. O cholera, teraz niebieskie małpy. I co jeszcze? Dobra, nie żyją. Ale dwa zombiaki padły na nich. Mamy trochę dzikusów. Powiedzmy takie tradycyjne stworzenia dla tropikalnych klimatów. Udało nam się dotrzeć do obozu. Mamy tutaj takiego dzikusa, z którego możemy sprzedawać itemy. Jenę. Szamankę. Mamy pierwsze zadanie, żeby zabić wielką białą bestię. Kolejne. Into the forest or into the ground. You, those bandits you've encountered out there, they're the dregs of Orioth. And with any foul. I jest mistrzyni, Tora. Another day in the land of plenty. Czy mogę wejść do kryjówki? No właśnie, pokażę wam, jak wyglądają te kryjówki. Tak wygląda moja, niczego tutaj praktycznie nie ustawiłem, poza sprzętami do modyfikowania przedmiotów od każdego z mistrzów. No i tak, mamy 6 różnych odmian, że tak powiem, terenu wokół. Zależy od którego mistrza wybierzemy. Każdy daje inny przedmiot. Możemy nakładać różne bonusy, zmieniać sokety. I tak dalej. Tak to w skrócie wygląda. Wróćmy do obozu i zobaczmy, co musimy zrobić. Aha, udać się na sam koniec i odblokować drogę do aktu pierwszego, do Prisoner's Gate. Zająć się trzema bandytami.
każdy jest w innej lokacji i zabić białą bestię. Pójdziemy najpierw na bestię. Głównie dlatego, bo jest najbliżej. W tej lokacji, w której jesteśmy, jest zejście do jej leża. Pojawiają się również nowe potwory, żywiołaki i ziemi. Wyglądają jak kupa gruza, ale gdy się podejdzie, ożywają. Zrujnowane tytany, tak się dokładniej nazywają. Oraz niedźwiadki. Zmutowane. Mają całkiem spore obrażenia. Ale bez problemu. Możemy je pozabijać i iść dalej. Nie napotkamy tutaj jakiegoś większego oporu ze strony potworów. Tylko gdzie może być to zajście? O! Pierwszy boss tutaj. Co wyrzucił? Same śmieci. Niestety. Słabo sypią dzisiaj. Tutaj mamy przejście do rozdroży, kolejna lokacja. O, to już poważniejszy boss pomarańczowy. Niech go szkielety przetrzymają, będziemy atakować. Ma sporo dodatkowego życia. Ale poza tym chyba nie jest zbyt groźny, wyrzucił orba i tyle. Podniosłem te zbroje, bo żadnej innej nie miałem. O, jest zejście do leża bestii. Teraz musimy ją tylko odnaleźć i zabić. Przebiegnijmy się. Będę ignorować te pajączki. To jest jakiś inny boss. Nie to, czego szukamy. Przywołam szkielety, żeby ich trochę zablokowały, a my to zabijemy. Kolejny level. Nic nie wypadło znowu. 16. Teraz boss pająk. Wszyscy bossowie mają dodatkowe życie. O, ci są dotknięci przez ducha. Niech się ruszy dalej i podotyka więcej mobów, to będzie sporo lotu. Już lecą orby. 3 rary z jednego potwora. Podoba mi się to. Jakaś zbroja dla nas. Zerknijmy. No lepsza od tej białej. Nawet jeśli nie jest zbyt doskonała. Bestii dalej nie widać. Podziemne małpy.
O, kolejny rar. Kapliczka. Co nadaje? Aha. Moje ataki odrzucają i stunują. Odnowię moją armię. O, ślepy zaułek, niestety. Kolejny wzmocniony niedźwiedź, ale to nie bestia, której szukamy. Zwykły bosik. Ale mnie blokują te grubasy. Ciężko się poruszać tutaj. Ale wyczuwam ją już. Jest blisko. Oto i ona. The Great White Beast. Pierwsze zadanie mamy wykonane. Wracajmy do miasta. Wezmę trochę zwojów, bo mi się skończyły. O, nagroda. Magiczny pasek na drugi level, niezbyt użyteczny, więc sprzedaję cały złom. Mam 14 siły, potrzebuję jeszcze 3, żeby używać totemu. Okej, to sobie wrzucę. Jeszcze nie mogę od niej żadnych gemów kupić. Teraz idziemy na Crossroads. Tą lokację, co już widzieliśmy przejście. Jest na samym końcu tej drogi. Olewam te małpy, bo nie chce mi się ich bić nawet. Ile można. I stąd mamy 3 lokacje, do których możemy się udać. Na północ, do lokacji, gdzie jest bandyta. Tutaj kolejna. Tam będzie taka krypta, cmentarz, gdzie możemy odzyskać artefakt. I ostatnia tutaj. Do której póki co nie mamy po co iść. Więc póki co idziemy do krypty. O, jest Warband. Zabijmy go. Raczej ich. Ładny drop. Poszukam też waypointu, żeby nie musieć wracać przez tą pierwszą lokację. Okej, jest. Teraz przejdziemy się tędy.
The Phil Shrine Ruins. No, niebieskie szkielety. Nic po sobie nie zostawiły. Puste skrzynie. I zombiaki wychodzące z podziemi. Za chwilę powinno być wejście do ruin. O kurczę, boss. Przywołam szkielety. Coś mi się nie chce mikstura odnawiać. Mimo tego, że zabijam potwory. No w końcu. Okej, widać kryptę. Teraz musimy do niej wejść, przeszukać dwa piętra. A raczej dwa poziomy, bo idziemy w dół. Podnieść questowy item do zadania, którego jeszcze nie mamy. I wrócić do obozu. Jest waypoint, na wypadek gdybyśmy musieli się wrócić. O, skrzynia. Nawet potwory z niej nie wyszły. Wszystko ładnie wyczyścimy. Na błysk. Ale muzyka tutaj gra nastrojowa. Trzeba się przebić przez zastępy nieumarłych. Jak na razie nie ma żadnych nekromantów przynajmniej. Zwykłe szkielety, pająki. Przyjemne potwory do zabijania.
Poziom 18. Moja postać robi się coraz silniejsza. O, chyba ślepy zaułek. Dokładnie. Ale dalej brakuje mi siły. Ile? No, w ogóle mi nie wzrosła. Dalej mam 14. Ciekawe co, ile poziomów dostaje jakiś punkt tutaj. Jest zejście na dół. Krypta poziom drugi. Teraz trzeba odnaleźć bossa. No i wykrakałem, są już nekromanci. Co to za klątwa? Aha, dostaję więcej elemental damage, czyli od żywiołów. O, tym razem coś będzie. Trzy grupy potworów. Całkiem sporo. O kurde, umieram. O, nie mam już mikstur. Szatrucizna mnie zabije. Uciekajmy do miasta. Ale mam słabe mikstury leczenia. Prawie w ogóle nic nie dają. No, nie zmieniałem ich ani razu od początku gry. Tragedia. Trzeba szybko znaleźć jakieś lepsze, bo nie będziemy mogli iść dalej. O, jest jedna. Ta leczy 640 życia zamiast 60. Czy tam nawet 70. Było blisko zgonu. Ale przetrwaliśmy tę zasadzkę. O, same skille. Siegemy. Przywołanie szkieletów z korupcją. No ale ma cooldown 20 sekund, więc jest bezużyteczne, nie chcę tego. Nawet jeżeli mogę przyzwać naraz 17 szkieletów, to nigdy tego nie zrobię przez ten cooldown. Wolę mieć normalny gem. Zresztą nie znam się dokładnie na tych korupcjach. Będę musiał o tym trochę poczytać. Tutaj był ślepy zaułek, więc się wracamy. I pójdziemy na dół. Może tu będzie przejście. Niestety nie, trzeba iść na górę. O, boss nekromanta. Niech go moje szkielety zabiją. Hmm,
tylko scroll. Teraz na górę. Jest to właściwa ścieżka, bo jedyna jaka nam została. Więc w końcu dotrzemy do celu. Kolejny nekromanta. The Filler. Ale jest szybko ożywia. Widać, że mają wprawę. Cholera, nie tutaj. Za chwilę 19 poziom. O, rzadki amulet. Sprawdźmy go. Regeneruje życie, przyspiesza czarowanie. Lepszy od mojego białego, który dał tylko regenerację życia malutką. Chętnie go założę. Nie chcę stać w miejscu i zginąć. O, kolejna mikstura życia. No dobra, teraz jak już się wymieniliśmy, czuję się bezpieczniej. Cała masa korytarzy ślepych zaułków. Dobrze zrobione ruiny. Tak to powinno wyglądać. Ale jesteśmy na miejscu. To już tutaj. Jest boss. I jego pająki. Archbishop. Cholera, ciężko to wymówić. Dobra, zginął w kilka sekund. Mamy złotą rękę, możemy wracać portalem. Dostaliśmy klejnot, który można włożyć do naszego drzewka. Talentów. No niech będzie ten. A jeszcze książka z punktami. I na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!